Wszyscy zaczęli odbierać Politechnikę Opolską w pierwszej lidze jako drużynę bardzo niewygodną, która kombinuje, która ma wolę zwycięstwa i która nie boi się grać. Myślę, że ci zawodnicy, niektórzy odżyli w tym roku w tej drużynie. Jestem bardzo zadowolony z tego, że potrafiliśmy na 5 kolejek przed końcem zrobić sobie taką komfortową sytuację i być w playoffach. Jesteśmy szczęśliwi, że mamy czwarte miejsce przed 3 kolejki przed końcem, więc to jakby jest jakiś dla nas komfort. Dzisiaj niestety przegraliśmy, ale myślę, że wyciągniemy dobre wnioski po tym meczu, bo drużyna z Lublina stała 40 minut strefą. My oddawaliśmy 39 rzutów, chcieliśmy troszkę podać piłkę, ale nie jest to wcale łatwe, pod kosz. 39 rzutów za 3 punkty, 14 celnych, bym tak zrobił tak samo jeszcze raz. Po prostu tak jest w koszykówce. No, koszykówka polega na tym, że trzeba trafić do kosza. My dzisiaj nie trafiliśmy, trochę chaotycznie rozegraliśmy końcówkę. Lekcja dla nas przed playoffami, bo po takich może takiej serii zwycięstw by może się coś zacięło w playoffach, a tak to teraz dostaliśmy zimny prysznic, że tak powiem, i musimy się skoncentrować i wrócić do pracy. Fajnie, że zespół z Lublina postawił nam takie warunki w postaci obrony strefowej przy całym meczu. Mogliśmy przed playoffami trochę poćwiczyć na tą obronę strefową. Jak widać, mamy bardzo dużo do poprawy i bierzemy ten mecz jako kubeł zimnej wody na głowę tak naprawdę, bo dobrze, że teraz przegraliśmy taki mecz po ciężkiej walce, że nikomu się nic nie stało, a nie jakby taki mecz wydarzył się w playoffach, które zaraz się zaczynają. Mega się cieszymy. Myślę, że kibicom mógł się podobać mecz, bo tak jak pan mówi, zacięty do samego końca, takie coś chce się oglądać. No mecz dynamiczny, dużo rzutów, dużo celnych, dobra skuteczność, walka. Myślę, że no przede wszystkim właśnie, no bo po to jest też koszykówka, żeby cieszyć kibiców. Myślę, że kibice mogą być zadowoleni na pewno po takim meczu.